Zabieramy Państwa w podróż z bardzo ciekawą postacią duńskiego kina, jaką bez wątpienia jest Thomas Jensen. Długo, długo oczekiwany przez miłośników jego talentów film zatytułowany Jeźdźcy Sprawiedliwości. Przypomnę tylko, że to jest ten sam Thomas Jensen, który jakiś czas temu został uhonorowany Oscarem w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny za Jabłko Adama, więc no, długo kazał na siebie czekać, ale opłacało się. Świetnie zagrane, bardzo przewrotna historia, z ciekawie skonstruowanymi postaciami, z wartką potoczystą akcją, trzymająca w napięciu, ale też sprawiająca wrażenie, jakby za kino akcji wziął się trochę Krzysztof Kieślowski, takie skojarzenia zawsze mi się nasuwają, kiedy oglądam Jeźdźców Sprawiedliwości. Więc no myślę, że ci z Państwa, którzy lubią wyzwania i niekonwencjonalne kino, nawet kino akcji, na pewno będą zadowoleni. Przypominam, w środę, godzina 18.30, Jeźdźcy Sprawiedliwości z Mikkelsenem w roli głównej, a więc tym ostatnimi czasy najbardziej eksploatowanym aktorem, nie tylko w Europie, ale również w Stanach Zjednoczonych.